No więc tak, witajcie, z tej strony Będziowski. Dzisiaj zagramy sobie w grę Fateless. Gra jest bardzo... No, ta gra jest bardzo, ale to bardzo podobna do pewnej takiej innej gry stworzonej przez New Blood, czyli Fate. I w tej grze gramy jako egzorcysta, który musi egzorcować, chyba tak to się mówi, dziecko, które zostało opętane przez demona. Tutaj, jak sami widzicie, dzięki tej osobie udało mi się wspiąć aż na ten szczyt. Gdybym miał tutaj jeszcze jakąś pomoc, to bym najprawdopodobniej wspiął się na ten dzwon. Ale no, co ja mówię? No, rozpocznijmy jakąś grę. Ja już to grałem. Paranormal. Mam zamiar dzisiaj pokazać wam, jak się robi prawdziwe zakończenie. True ending. No i cóż. Dobra, z tym gościem pójdę. No, idealnie czwórka. No i mam nadzieję, że za pierwszym razem to zrobimy. Chwila. Dobra. Chyba jest trochę za głośno. Chyba jest trochę za głośno. Ale co tam? Jeszcze trochę podgłoszę tutaj. Chyba będzie teraz dobrze. Albo nie. Teraz będzie chyba dobrze. Mam nadzieję. Tam ci już grobowiec. Grób, żeby zdobyć klucz. I wejdziemy do domku, gdzie jest owa rodzinka z owym synem. Jako paranormal to jest fajne, że masz taki przedmiot EMF Raider, który dzięki niemu można. Jak sami słyszycie, to takie piszczenie. To oznacza, że jakiś, no, że jakaś paranormalna rzecz jest tutaj. I dzięki temu łatwo można no, zrobić coś z tym. Jest klucz. I idziemy do piwnicy. Bo tutaj jest przetrzymywany. I proszę bardzo, mamy tutaj pewnego takiego jegomościa zamkniętego w piwnicy. Billy się nazywa. Nie mo jest pokazane, że no, że jest opętany dzięki tej maszynie, ale no, usiądę. A może jednak nie, i po prostu poczekamy, co się dalej stanie. Oczywiście są jeszcze poza prawdziwym zakończeniem dwa inne. Pierwsze to jest, no, dobre, czyli po prostu. Demon zostaje, no, wykurzony z ciała, ale Billy nie przeżywa tego. Zamienia się w kości. Drugie chwila.
drugie zakończenie to jest złe zakończenie. Na samym końcu gry. Na samym końcu gry można zdobyć leworwer z jednym nabojem. Co to jest też nawiązanie do Fate, bo tam też była broń z jednym pociskiem. I po wzięciu tego rewolwera, gdy pokonasz bossa ostatecznego, czyli właściwie Bilego, to będzie można zdobyć, będzie można go egzorcować, ale też będzie można też wtedy dzięki temu rewolweru zabić Bilego. I ostatnie, czyli właśnie to prawdziwe zakończenie, które zobaczycie później w trakcie tej rozgrywki. Przyciszę jak zwykle, bo no trochę jednak, ja to już mówiłem wielokrotnie, problem no z dźwiękiem, kiedy jest za głośno, a kiedy jest za cicho, w tym mam zawsze problem. Czy głos jest za głośny, czy otoczenie w grze jest za głośne, to zawsze mam problem. Teraz już jest całkowicie opętany przez demona Billy. Billy the Butcher z The Boys. I teraz trzeba jego głowy pokonać. Bo te głowy są bardzo niebezpieczne. A nie! I ostatnie świeca i Billy zaraz ucieknie. Właśnie. Tutaj jest trochę taki mały absurd, bo jak się no normalnie te wazody są puste, nie mają niczego, a jednak gdy używa się tego przedmiotu, no albo MF Rider, albo Crucifu, no krzyż, to natomiast te wody się napełniają i trochę taki absurd dla mnie. Teraz tutaj jest taka mała migłówka, trzeba randomowo pokazują się krzyże. No, drzwi teraz są otwarte i musimy wypędzić znowu wszystkie demony. Złe rzeczy, czyli na przykład ten nóż to jest demonem. Tutaj są te takie kreatury, które jak się dotknie, to znikają. Na początku można pomyśleć, że od razu po dotknięciu zabiją, a jednak nie. Już jestem przy połowie HP. Niezbyt fajne. I mamy klucz. Teraz wystarczy, że ten klucz weźmiemy. I będzie... Jumpscare!
Dobra. Let's be friends. I love spending time with you. Let's be friends. Let's be friends. I love you. I love spending time with you. I need a hug. I love you. Przy tych istotach to jest takie fajne, że może je właśnie tak przewracać. Właśnie. Wszystkie przewrócone. I no. I tak będą tak wygłaszać swoją przemowę. I need a hug. Will you be my friend? I need a hug. Will you be my friend? Will you be my friend? Tutaj wystarczy, że no będziecie swoim narzędziem oświetlać ścieżkę, żeby dotrzeć. Tutaj to wystarczy, że znowu napełnicie. I jesteśmy w pokoju z manekinami. To jest pokój, gdzie skończy się drugi akt i nadejdzie trzeci i ostatni, o którym zaraz się dowiecie. Dzisiaj to będzie dosyć krótki gameplay, tak mi się wydaje, bo to jest krótka gra. Dosyć krótko się ją przechodzi. John! Teraz tutaj będzie boss. Tutaj tak od razu, tutaj normalnie randomowa osoba zostaje opętana, więc no. Gdzie? Tutaj to trzeba znajdować książki, które umożliwiają, no, które zadają obrażenia takiemu bossowi. Ten boss jest całkiem w ogóle tutaj prawie każdy boss jest, nie jest aż taki męczący, jak na przykład w takich grach jak jak Doors. Pokój 50. Najgorszej. Teraz kolejna postać nam pomoże. Czyli, o ile co pamiętam, ojciec Garcia? Chwilę, zobaczymy. Przypomnę sobie od razu. A, Herra. Nie, no przynajmniej tutaj, no. Trochę zmienili imiona postaci, bo ten dosłownie też mi trochę ten dosłownie też wygląda jak
Ojciec Garcia z gry Fate. I w ten sposób kończymy drugi akt i trzeci, ostatni. Fate. No, co za przypadek, Fate jest. No a co za cham. Teraz trzeba napełnić te dzbany. Zadań nie napełniłem. Teraz ojciec Herra przywoła Bilego, Butchera. Ja mam nadzieję, że nie umrzemy. I love you. I need a hug. I love spending time with you. Let's be friends. Will you be my friend? Will you be my friend? Will you be my friend? I oto demon. No i zaczynamy. Zaczyna wymawiać przemowę, można tak powiedzieć dosłownie. Ja to muszę unikać ataków, bo jestem przy... O! Przy low health. Trzeba unikać ataków. Unikajmy! Bo umrę. A ja nie chcę umrzeć, bo chcę prawdziwe zakończenie. Ja mam pluszowego misiaczka. W ogóle nawet w ogóle nawet nigdy jeszcze w tej grze nie umarłem. Serio. Nigdy jeszcze w tej grze nie umarłem. No, nie wiem jak wygląda. No. Jak się umrze. Teraz te wazy zamienią się na czerwono. Najpierw trzeba jego połowicznie. Thank you.
Dobra, teraz najlepiej, żebym poszedł na górę. Nie z tego powodu, żeby jakoś unikać ataków, tylko że najlepiej, żeby najpierw te wazy zamienić na czerwono. Nie, no po prostu zmienić na oryginalną wodę, czyli niebieską. Dobra. Nie żyję. Jaka szkoda. Pierwsza woda już jest. Dobra, to... O nie... Just of two of us. We can make it if we try. Just of two of us. Teraz to się jednak obawiam, czy nie dostanę... No, za prawa autorskie. Bo powiedziałem fragment pewnej piosenki. A, tam i tak. Just of two of us. Can make a difference, just of two of us. Just of two of us. Billy został przemieniony. Mam nadzieję, że ten gość nie zabije Billego. Nie! On troluje! Chłop troluje dosłownie! Let's be friends. I love you. Let's be friends. Teraz trzeba tego misia dosłownie spamować. O, i widzicie? Teraz jest informacja. The Teddy resonate with Billy's soul. I teraz zostaniemy teleportowani do duszy Billego. Nie no, no, lub coś podobnego. Wish for your soul. Teraz trzeba te wszystkie krzyże obrócić w znak chrześcijański. O właśnie, tak, teraz są drzwi otwarte. I tutaj jest... nie wiem, czy to jest dusza Billego, po prostu... Nie wiem, jakiś... No... Trudno mi to powiedzieć. Bo za tymi drzwiami jest Billy. A, Boże, ja to głupi. Ja to nie czytam, zaginiona dusza. I w skrócie, to jest zakończenie, gdzie my się poświęcamy. Ja i, no, mówimy, bo gram z nim. Więc trzeba poświęcić się dla Billego. No i tak. Tutaj jest Billy i trzeba te ręce... No, które łapią tego Billego, trzeba po prostu usunąć i dostajemy prawdziwe zakończenie. Dobra, po prostu źle mówię a propos tych rąk. No, i teraz dostaniemy prawdziwe zakończenie.
Billy zostanie wybudzony. No i no, prawdziwe zakończenie zostanie ukończone. I w taki sposób właśnie to zrobiliśmy. Gra jak na... bo ta gra chyba niedawno została wydana. Chwilę. Dwa miesiące temu została wydana. Więc dobra. Prawdziwe zakończenie. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. No i cóż. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia i cześć. Will you be my friend?